Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Witam was wszystkich, kochani, na tej niedzielnej Eucharystii, ale jednocześnie na Eucharystii w uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. Patrzymy na Jezusa, który po swoim zmartwychwstaniu zostaje wywyższony wraz z ludzką naturą, idzie do nieba, aby przetrzeć szlak każdemu z nas jako ludzi. To tak jakby dostanie kluczy do tego miejsca, do tej wieczności, którą Pan Bóg obiecuje również i nam. Chcemy prosić Jezusa, aby nasze życie było prawe, uczciwe, aby było takim, które pozwoli nam kiedyś zamieszkać razem z Nim w wieczności, kiedy my zostaniemy wzięci do nieba. W czasie tej Eucharystii chciałem tu serdecznie powitać rodziców i rodziców chrzestnych, dzieci, które przyjmą w czasie tej mszy świętej sakrament Chrztu Świętego, otwierający tę drogę do nieba, o której dziś myślimy w czasie tego święta w Niebowstąpienie. Witam także bardzo serdecznie mężczyzn, którzy dziś inaugurują działalność Nowej Róży Różańcowej pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, którego relikwie znajdują się na naszym ołtarzu. Chciałbym też bardzo serdecznie powitać tych, którzy są obecni trochę inną drogą, nie tutaj w kościele, ale jako osoby nie mogące wyjść z domu z racji swojej choroby czy wieku, łączą się z nami poprzez łącza internetowe. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie, otaczając również ich opieką modlitewną. A szczególnie pragniemy się pomodlić ksiądz Kazimierz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla nowo ochrzczonego Mateusza oraz o radość wieczną dla świętej pamięci Henryka Suchomskiego w 15. rocznicę śmierci. Ksiądz Mariusz modli się za zmarłych rodziców Zofię i Zygmunta Chmara z okazji urodzin i imienin Zofii. Ja polecam Bogu zmarłych rodziców Antoniego i Bronisławę Sarnowskich oraz zmarłych z rodziny Sarnowskich i Piesik. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci? Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przekazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dzieci znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił:
Słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do Niego dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Zakończenie Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych rękę kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto Słowo Pańskie. Ewangelia
ale i cała liturgia słowa dzisiejszego wyznacza kierunek naszego życia ludzkiego, jakby udzielało odpowiedzi na te pytania, które człowiek sobie stawia już od zarania dziejów. Skąd pochodzę, dokąd zmierzam, jaki jest sens mojego życia, czy ono się kończy tylko i wyłącznie na śmierci, a może jest coś dalej. Dzisiaj Chrystus jednoznacznie udziela odpowiedzi, że człowiek jest powołany do tego, żeby iść ku górze, ku niebu, żeby iść Jego śladami tam, gdzie On w niebo wstępuje. I w kontekście tego naszego powołania możemy wyróżnić z tej liturgii słowa jakby dwie kategorie ludzi. Pierwsza to są ci, którzy szukają szczęścia tutaj na ziemi. Tutaj chcą osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa, to prawdziwe szczęście, satysfakcję z życia. To, że będą naprawdę czuli się szczęśliwie. I pewnie obrazem tego człowieka, człowieka ziemskiego, mogą być ci, którzy zapytywali Chrystusa: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Zobaczmy, moi drodzy, że jest to pragnienie bardzo dobre, ale jednak nie najważniejsze. I tak sobie pomyślałem, że człowiek ziemski to jest ten, który też ma bardzo dobre pragnienia, tylko może nie do końca ma sprecyzowany cel, kierunek tych pragnień. Że człowiek ziemski to może być ten, który upatruje swoje szczęście, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie tutaj na ziemi. Kilka może elementów, co jest pokusą dla nas, że możemy szukać szczęścia tu, teraz na ziemi, a nie tam, na pierwszym miejscu, że tam będziemy do nieba dążyć. Ale tutaj stawiamy przede wszystkim akcent, że chcemy być szczęśliwi teraz tu na ziemi. Tylko tak pokrótce. Pewnie to, co najbardziej sprawia nam jakąś radość, satysfakcję, to jest po prostu sukces. Odnieśliśmy jakiś sukces. Czy to w życiu zawodowym, czy to uczniowie, sukces co do egzaminów, do nauki, oceny sprawiają satysfakcję, sukces, awans. Szef mnie pochwalił, awansowałem, nowe stanowisko. To wszystko jest dobre, potrzebne, ale może być pokusą, że źle ten sukces będę wykorzystywać. Dalej, no właśnie idąc krokiem sukcesu, dalej władza. Ona też jest dobra, piękna, służy ku dobru, ale czasami sami widzimy, że jest pokusa nadużywania. I wtedy się wkrada grzech. Dalej, może być coś takiego, że po prostu no, pokusa stara jak świat. Pieniądz, on jest dobry. Pieniądz jest dobry, ale też widzimy, że niejednokrotnie może się pojawić pokusa złego wykorzystywania. I tutaj wiele można by wymienić elementów życia doczesnego, które są bardzo dobre, piękne, potrzebne, które sprawiają nam wewnętrzną radość, to, że czujemy się szczęśliwi, ale jeżeli tego nie ukierunkujemy na Boga, to one mogą nam Go przysłonić i co ważniejsze, przysłonić to szczęście prawdziwe. Tutaj troska jest o to, żeby nie pomylić tego szczęścia ziemskiego, którego tutaj doznajemy i które jest bardzo dobre i jest potrzebne, z tym szczęściem, które Bóg nam chce dać. Przede wszystkim w Królestwie Niebieskim, ale teraz już tutaj na ziemi. Także jest pokusa w człowieku ziemskim, żeby źle wykorzystywać dary Boga, które służą nam ku zbawieniu. I drugi człowiek, ten, który wpatruje się w Chrystusa, który wstępuje do nieba, ten, który wie, jak wykorzystać te dobra i materialne, i duchowe, których tutaj na ziemi doświadczamy, i je ukierunkować na ten cel najważniejszy, którym jest spotkanie z Bogiem. Tak sobie pomyślałem, jakie cechy sprawiają, że wyróżniają człowieka tego wstępującego do nieba, dążącego do nieba, idącego za Chrystusem, tego, który dobrze wykorzystuje ten świat dany nam przez Boga i przez ten świat idzie ku niebu. Tak sobie pomyślałem, że takie cechy wewnętrzne, to są chyba cechy chrześcijanina, takiego naprawdę rozkochanego w Bogu. Czasami, tak sądzę, troszkę źle rozumiemy nasze życie.
dążenie do świętości, bo znowu tu będzie pokusa, że możemy pojmować świętość jako ja nie grzeszę. Ja nie grzeszę. Oczywiście jest to pewien element świętości, ale pewnie jakieś takie minimum. Trzeba spojrzeć na nasze życie troszkę głębiej i zauważyć, że to jest dopiero punkt wyjścia. Ja nie grzeszę, ale idę dalej, więc chcę, staram się żyć cnotami. Przede wszystkim tymi trzema najważniejszymi, wiarą, nadzieją, miłością, a potem i te cztery kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. I w świetle tych cnót tak korzystać z dóbr świata doczesnego, żeby one mnie i ludzi, wśród których żyję, doprowadziły do zbawienia. Dalej, jak rozpoznać człowieka dążącego do nieba? To będzie ten, który będzie miał taką postawę w sercu. Nie postawę prawnika, ale postawę miłośnika. O, tak bym to nazwał. Postawę taką podejścia prawnego do przykazań. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej. To jest prawo, jakiś przepis, który mówi, jeżeli to przekroczysz, to zgrzeszysz. I teraz tak, idę do kościoła, nie zgrzeszyłem, jest dobrze. To jeszcze troszkę za mało. Warto też pokusić się, żeby ukształtować w swoim sercu taką postawę, te przykazania to jest miłość. I chcę wypełniać je z miłością. Chcę przez przybycie na mszę świętą, niedzielną, to jest raz w tygodniu, wyrazić moją miłość do Boga, miłość do siebie samego, do mojego powołania głównego, którym jest cel, osiągnięcie Królestwa Niebieskiego. Życie cnotami to chyba charakteryzuje tych, którzy dążą do Królestwa Niebieskiego, ludzi wpatrzonych w niebo, jednocześnie z tego względu, że są wpatrzeni w niebo, to dobrze korzystający z tego świata tutaj. Także odniosę się krótko do rodziców, rodziców chrzestnych. Zobaczcie, przynosicie dzisiaj swoje dzieci, Agatę i Mateusza Tymona, zapamiętałem imiona. Przynosicie je do kościoła, ofiarujecie je Bogu. Życzę wam tego, żebyście w swoim życiu wychowawczym, rodzinnym zaszczepili wasze dzieci takie właśnie życie człowieka niebieskiego, który będzie wiedział, jaki jest kierunek jego życia, i który będzie potrafił się kierować w swoim życiu właśnie cnotami i tymi bożymi, i tymi kardynalnymi. Bo to jest chyba gwarancja tego, że nie stracimy z oczu naszej wiary tego, co jest najważniejsze, szczęście, to prawdziwe, które możemy odnaleźć tylko i wyłącznie w Bogu. Również życie cnotami dzisiaj się potwierdzi poprzez to, że panowie wstąpią do róży świętego Andrzeja. To jest wielka sprawa, zobowiązanie, jakby znowu element prawa, ale chyba jeszcze bardziej zobowiązanie miłości, że ja odkrywam, że jako człowiek nie cały spełni się tutaj na ziemi, ale spełni się dopiero, gdy poświęcę swoje życie Bogu i na miarę moich słabych ludzkich sił, współpracując z łaską Pana Boga, będę kroczył do nieba. I na koniec, na potwierdzenie tego, że życie cnotami, że sięganie i odkrywanie swojego celu w niebie, że to się opłaca, pragnę przywołać wiersz świętego Jana Pawła II, tryptyk rzymski. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd, przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wierz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość, ożywczą świeżość.
I tego sobie i wam, moi drodzy, życzę, żebyśmy nieustannie pamiętając, że naszym powołaniem jest być z Bogiem, że to jest cel naszego życia, każdego człowieka, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy, że tam odnajdziemy cel naszego życia i szczęście, że tam również znajdziemy świeżość, taką prawdziwą, którą odkrył w swoim życiu święty Jan Paweł II i żył tą świeżością, to znaczy żył Bogiem. I na jego przykładzie widać, że to się opłaciło i życzę sobie i wam, żeby w naszym życiu również to się opłaciło. Obdarz siłą i mocą Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby w Twoje imię szli i nauczali, umacniając Kościół w wierze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wspomagaj duchownych i świeckich misjonarzy, którzy niosą dobrą nowinę o zbawieniu, aby czynili to odważnie i z radością, pomimo wielu trudności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ześlij potrzebne łaski dla dzieci, które spotykają się z Tobą w Komunii Świętej, by ten dar bliskości i przyjaźni owocował na całe życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Okaż swą miłość tym, którzy zwątpili, oddalili się od Ciebie i Kościoła, aby znów zatęsknili za niebem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nową męską różę różańcową pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli o potrzebne łaski dla niej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla nowo ochrzczonego Mateusza oraz o radość wieczną dla świętej pamięci Henryka Suchomskiego w 15. rocznicę śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij naszych zmarłych, którzy ze znakiem wiary odeszli z tego świata, świętej pamięci Zofię i Zygmunta Chmara z okazji urodzin i imienin Zofii oraz świętej pamięci zmarłych rodziców Antoniego i Bronisławę Sarnowskich oraz zmarłych z rodziny Sarnowskich i Piesik, aby radowali się przebywaniem w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Napełnij nasze serca pokojem i radością i radosną wiarą, aby tęsknota za niebem przenikała naszą codzienność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył Cię dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdroju Chrztu Świętego wytrysnęło dla nas nowe życie, dzieci Bożych. Tobie. Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego jednoczysz w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby wszystkim narodom z radością głosili Ewangelię Chrystusa, Twojego Syna.
Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom, których wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymali życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dzieci, przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzymają nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. Pytam wszystkich, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Pytam teraz o waszą wiarę. Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Mateusz Tymon otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Mateuszu Tymonie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy chcecie, aby Agata otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Agato, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podziękujemy Panu Jezusowi za naszą nową siostrę i nowego brata. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączone do ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem, na życie wieczne. Amen. Mateusz i Agato, staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa. Dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa.
powstrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i krzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Ksiądz biskup diecezjalny oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie ogłaszają nabór młodzieży męskiej do Seminarium Duchownego na rok akademicki 2015-16. Ta zachęta skierowana jest szczególnie do tegorocznych maturzystów. A coś są? Są. Rozważyć. We wtorek 12 maja w godzinach rannych, tak między 9 a 10.30 z przedmiejskiego centrum lekarskiego skradziono rower tandem koloru bordowego z koszykiem na zakupy z tyłu. Ten rower to ten jedyny środek lokomocji do wspólnego przemieszczania się dla mamy i jej niewidomego syna. Oni też do kościoła zawsze tym rowerem dojeżdżali. Gdybyście coś wiedzieli na temat losów tego roweru, co się z nim stało, może byście go zauważyli, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu na komendę policji. Tak, aby i ten młody człowiek i jego mama mogli się po prostu poruszać, także korzystać tutaj z sakramentów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje o naborze kandydatów do roli rodziców rodzin zastępczych. PCPR zaprasza również wszystkich na Powiatowy Dzień Dziecka i Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego na 23 maja. Więcej informacji w gablocie przed kościołem. Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia składamy serdeczne życzenia i życzymy obfitych łask Bożych. Zapraszamy do nabywania i do lektury pielgrzyma, małego pielgrzyma, gościa niedzielnego oraz czasopisma w rodzinie. Dziękujemy Chojnickiej Telewizji Internetowej za dzisiejszą transmisję. Wszystkich z Róży Różańcowej, męskiej, zapraszamy teraz po mszy świętej o pozostanie w kościele do wspólnego zdjęcia, a później na poczęstunek na plebanie. To przyjmijcie Boże błogosławieństwo na to wszystko, co przed nami. Zwłaszcza upraszam tego błogosławieństwa dla rodziców i dla chrzestnych, żeby dzieci były zdrowe, dobrze się rozwijały, dawały wam wiele radości i satysfakcji. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.